Dobrze, 01 i zaczęło działać. Dobrze, powinno działać. Mówiliśmy na temat pochwycenia i mówiliśmy taki o jednym fragmencie tylko tego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. O tym fragmencie, który jest w wersetach bodajże 30-31. I o tym, kto będzie zebrany w czasie, kiedy Pan przyjdzie w ciele uwielbiony wraz z Kościołem. Natomiast cały ten fragment, ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest naprawdę bardzo często, bardzo błędnie rozumiany z powodu założeń, o których zresztą mówiliśmy tydzień temu i wyszło kilka takich rzeczy, jak się coś tam zakłada na przykład, prawda? Że Kościół, a nie Izrael i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli będzie chwila czasu dzisiaj, możemy do tego wrócić. Natomiast dzisiaj głównie zajmiemy się tym, co będzie się działo po pochwyceniu Kościoła. Tak jak tutaj jest narysowane, do tej pory doszliśmy do tego, że pochwycenie Kościoła nastąpi przed czymś, co się nazywa czasem wielkim uciskiem. Tak naprawdę jest to tak zwany, jest to wylanie gniewu Bożego. I jest to początek czegoś, co Biblia cała, Stary i Nowy Testament, określa mianem Dnia Pańskiego. Czyli okresu, w którym będzie się działo wiele rzeczy, który rozpocznie się od wylania gniewu, a zakończy się tym, że będzie nowa ziemia i nowe niebo. I tak jak mówiliśmy tydzień temu bodajże w tym hebrajskim kalendarzu i pojmowaniu dobowym, dzień zaczyna się od zachodu, a więc zaczyna się od ciemności i idzie ku światłości. I w pewnym momencie historii, o którym nie wiemy i nikt nie wie, kiedy to będzie, i nawet jest takie ostrzeżenie, żeby tego nie liczyć, żeby nie spekulować, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie o tym, jaka to będzie data, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. I tak naprawdę nie możemy tego wiedzieć i może to się stać dzisiaj wieczorem, może się to stać za 10 lat, może się to stać za 20 lat. Także nie musimy patrzeć na to, co się dzieje, że tak powiem, w Izraelu, bo to nam może powiedzieć tylko jedno, że ten czas się zbliża coraz bardziej. To jest wszystko, co możemy powiedzieć. Rzeczywiście zbliża się coraz bardziej. Ale to jest wszystko. Nic więcej na temat dokładnej daty powiedzieć nie można. Zresztą, gdyby można było powiedzieć, to nie byłoby to zaskoczenie, a jednym z głównych takich punktów czy elementów pochwycenia Kościoła jest to, że będzie się to działo nagle. Jest takie słowo greckie, które określa pochwycenie Kościoła, to się nazywa harpazo, to słowo. I to słowo oznacza coś takiego jak nagłe sięgnięcie, nagłe wyjęcie. To jest rzecz, o której też nie mówiłem tydzień temu, ale dlatego też Paweł mówi, że to się stanie w mgnieniu oka, w jednej chwili. I wtedy ci, którzy umarli w Chrystusie wcześniej, zostaną wzbudzeni w ciałach uwielbionych, a ci, którzy będą żyli w tym momencie, zostaną przemienieni i jedni i drudzy w ciałach uwielbionych zostaną pochwyceni na obłoki na spotkanie z Panem. I tak zawsze odtąd Kościół będzie z Panem. W takim razie, jeśli Kościół od tej pory, od momentu pochwycenia zawsze będzie z Panem, to co się będzie działo z Kościołem od momentu pochwycenia aż poprzez następne momenty, następne lata, aż do wieczności. Może wróćmy do jednego fragmentu, o którym mówiliśmy tydzień temu. To będzie Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Wersety 34 do 36.
Patrzcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Skoncentrujmy się na końcówce. Abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, a jak już ujdziecie przed tym wszystkim, co nastanie na ziemi, to po co? Co się ma stać? Mamy stanąć przed Synem Człowieczym. Czyli po pochwyceniu Kościoła, Kościół stanie przed Synem Człowieczym. Po co? Będzie tak zwany sąd przed Trybunałem Chrystusowym. I jak mówiliśmy już kilka razy, sądów w Biblii jest wiele, wiele rodzajów. To nie jest tak, że sąd nastąpi tak, że wszyscy w jednym momencie będą sądzeni. Mówiliśmy o sądzie nad narodami, który się będzie odbywał na ziemi po tym, jak Pan Jezus powróci razem z Kościołem. Zanim to się stanie, po pochwyceniu w niebie odbędzie się sąd Kościoła przed Trybunałem Chrystusowym. Trybunał Chrystusowy to jest po grecku bema tu Christou i to znaczy dokładnie trybunał, to nawet nie jest sąd, tylko trybunał, który wygląda na to z oryginału, że będzie oceną publiczną. Będzie to sąd, ale nie będzie to sąd ku potępieniu, dlatego że jest napisane wyraźnie, że jeżeli ktoś wierzy, to przeszedł ze śmierci do żywota i nie pójdzie pod sąd. Czyli nie pójdzie pod sąd, od którego miałoby zależeć, czy będzie zbawiony, czy będzie potępiony. Ponieważ każdy, kto uwierzył, jest zbawiony. Zbawiony, czyli uratowany. Od czego? Uratowany przed sądem, który niechybnie skazałby go na potępienie, bo nie byłoby innego wyjścia. Zatem wierzący ludzie, którzy, ponieważ uwierzyli, nie będą sądzeni razem z grzesznikami, będą jednak oceniani przez swojego Pana. I przeczytajmy sobie dwa fragmenty. Pierwszy to będzie list do Rzymian, 14 rozdział. I wersety 10 do 12. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Ten fragment jest pisany do ludzi, którzy są zbawieni. Bo to jest fragment, który jest częścią listu do Kościoła w Rzymie. A jednak każdy z nas, wszyscy, łącznie z Pawłem, staniemy przed sądem Bożym. I tutaj właśnie w oryginale jest bema, czyli dosłownie przed Trybunałem Bożym staniemy. Oprócz tego mamy jeszcze drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Znowu mamy tutaj trybunał. Znowu jest napisane, że każdy, my wszyscy, czyli Paweł i wszyscy adresaci listu, staniemy przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Trochę dziwny fragment, zważywszy, że przecież
Jezus zapłacił, prawda? Zbawił nas. Jego krew jest zapłatą za wszystkie nasze grzechy. Wobec tego, dlaczego chrześcijanie mają, wierzący ludzie, zbawieni, mają stawać przed sądem Chrystusowym, aby odbierać zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe? A no właśnie dlatego, że oni nie będą w tym momencie mogli być potępieni. Oni nie będą w tym momencie sądzeni ku potępieniu. Natomiast w tym momencie będziemy odpowiadać za to, co zrobiliśmy jako słudzy. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy na bieżąco pokutują, popełniają grzech, pokutują, to w tym momencie, jeżeli pokuta następuje, jest szczera, przychodzimy do Pana Jezusa, jest napisane, że jeżeli wyznamy Mu grzech, to On oczyści nas od wszelkiej nieprawości, prawda? I odpuści nam go. Czyli jeżeli wyznamy swój grzech, to znaczy, że Bóg nie będzie już więcej o nim pamiętał. Tylko że praktyka jest taka, że nie zawsze przychodzimy do Boga z naszymi grzechami, nie ze wszystkimi, i nie ze wszystkimi zdążymy do Niego przyjść w momencie, kiedy nas weźmie, w jakikolwiek to będzie sposób, czy umrzemy, czy zostaniemy pochwyceni. Czyli nie chodzi o to, że w tym momencie drugi raz będziemy pokutować za te same grzechy, tylko chodzi o to, że nastąpi pewien rodzaj oczyszczenia z tego, z czego nie zdążyliśmy jeszcze pokutować za życia. Tak to rozumiem, bo inaczej trudno byłoby to rozumieć. Jest również mowa o tym, że będziemy sądzeni w taki sposób, że objawią się wtedy nasze czyny. Jeżeli mamy stanąć przed Panem, który jest światłością, jeżeli pamiętacie na przykład ten fragment, do którego zresztą będziemy wracać, że oblubienica, zanim będzie poślubiała oblubieńca, to musi się oczyścić rytualnie. Pamiętacie to? To jest w 19 rozdziale objawienia, tam gdzie jest mowa, że oblubienica przygotowała się i będą zaślubiny. Jest rodzaj przygotowania, który jest związany ze stanięciem przed tym Trybunałem. I przed tym Trybunałem objawi się wszystko. Wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze słowa, wszystko to, cośmy dla Boga zrobili, wszystko, co mogliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy, wszystkie nasze wreszcie dzieła. Przeczytajmy sobie w tej chwili 1 Koryntian, 3 rozdział. 1 Koryntian, 3 rozdział. Wersety 10 do 15. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czyli jest taki dzień, jest taki moment, w którym ci, którzy mają założony fundament i na tym fundamencie budowali, stają przed sądem Chrystusowym. I w tym momencie objawia się, jakie było ich dzieło, z czego oni tak naprawdę budowali w swoim życiu. Jak Bogu służyli, jaki wydawali owoc, czy to, co budowali, było z materiałów, które były drogie i kosztowne, czy też z materiałów, które bardzo łatwo znaleźć. I właściwie tutaj należałoby troszeczkę kazania powiedzieć. Dlatego, że tak rozszerzając sprawę tych materiałów, zauważcie, że budowanie z materiałów trwałych zapewnia, że te trwałe materiały nie spłoną w dniu sądu, czyli będzie coś takiego jak ogień.
oczyszczający to, z czego budowaliśmy. I zauważcie, że materiały trwałe, takie jak są wymienione na przykład, to znaczy złoto, srebro, drogie kamienie. To są materiały, które nie są łatwe do znalezienia. To nie jest coś, co leży na każdej ulicy, a więc jest to coś, co jest cenne. Druga sprawa, żeby to w ogóle uzyskać, to trzeba się trochę postarać. Bo to są materiały kopalne tak zwane. Czyli właściwie tutaj można sobie uzmysłowić, że ten obraz, bo to jest obraz pewien, jaki tutaj Paweł nam daje. To jest obraz tego, jaka jest cena uczniostwa. Właściwie to jest tak, że zbawienie jest za darmo, ale uczniostwo to już jest kwestia tego, jakie są nasze wybory. Z czego tak naprawdę chcemy budować, jaką cenę jesteśmy tak naprawdę w stanie zapłacić dla Jezusa. Dlatego, że można budować z byle czego oczywiście. Można budować, tutaj jest napisane, że można budować z drzewa, można budować z siana, można budować ze słomy. I mnóstwo tego leży wszędzie. I są tacy chrześcijanie, którzy jak są zbawieni, to oni w tym momencie się już, że tak powiem, wyluzowują i zaczynają właściwie uprawiać takie tanie chrześcijaństwo. Czyli będę coś dla Boga budował, ale niespecjalnie będę chciał ponieść koszty. I to wszystko będzie jakoś tam wyglądało, to znaczy sklecę coś, jakąś tam szopę. Może to nawet będzie wyglądało, może to nawet będzie kilkupiętrowa szopa, ale to dalej będzie tylko szopa. To dalej będzie z desek, słomy i siana. I teraz w momencie, kiedy przyjdzie ten dzień, to ogień będzie takim czynnikiem, który albo to strawi, albo tego nie strawi. I wtedy jest powiedziane coś takiego, że jeżeli to jest tylko szopa, to dzieło będące właśnie zrobione z materiałów palnych bardzo szybko zniknie. I wprawdzie człowiek, który to zrobił, ponieważ nie naruszył fundamentu, budował na fundamencie, tego nie stracił, więc jest zbawiony, ale niestety dzieło jego spłonie. I nie otrzyma nagrody, którą mógłby otrzymać, to jest raz, a dwa, będzie mocno rozczarowany co najmniej. Bo przecież wydawało się, że coś dla Boga zrobiłem. Więc to są dwie rzeczy, o których warto pamiętać. I jeszcze rzecz taka jedna. Jest to rodzaj oczyszczenia, ale nie jest to rodzaj czyśćca. Bynajmniej. Jest zdecydowana różnica między jednym a drugim. Dlatego, że na ten sąd stają ludzie, którzy już są zbawieni. Zbawienia nic im nie jest w stanie wydrzeć. Na ten sąd stają ludzie, którzy są zmartwychwstali. To nie dusze, to są zmartwychwstali ludzie. Wobec tego to jest zasadnicza różnica między jednym a drugim. Następna rzecz, tym, którzy będą stawali przed Trybunałem Chrystusowym, nie można w żaden sposób pomóc z ziemi. Żadne modlitwy za nich nie pomogą, dlatego że w tym momencie oni już zdają sprawę z tego wszystkiego, co zrobili za życia. Stając w zmartwychwstałych ciałach przed Panem. Teraz przypomnijmy sobie wszystkie przypowieści, które mówią o sługach i o Panu, który powraca, aby sługi rozliczyć. To jest właśnie ten moment. Pan rozlicza swoje sługi. Jeżeli sługa, a o tym mówiliśmy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że słudzy, którzy staną przed Panem, to będą ci, którzy tam się w ogóle mogli dostać. Zły sługa, który okazał się obłudnikiem, w ogóle tam nie dotrze. Głupie panny, które okazały się głupie, w ogóle tam nie dotrą. Mówiliśmy o jednym i o drugim. Będzie wcześniej rozdział, który pozwoli stwierdzić, którzy mogą tam dotrzeć, zachowali fundament, czyli tak jak Paweł mówi, wiarę zachowałem i czekałem, umiłowałem ten dzień, a teraz czeka mnie nagroda. Biegu dokonałem.
wszystko zrobiłem tak, jak było trzeba. To pod koniec swojego życia Paweł mówi. Ci, którzy dostaną w ogóle w to miejsce, czyli ci, którzy będą sądzeni przed Trybunałem Chrystusowym, którzy nie okażą się obłudnikami, którzy nie okażą się głupi, oni będą otrzymywali nagrody. Przeczytajmy troszkę o tych nagrodach. Bardzo budujące to jest. 1 Koryntian, 9 rozdział, wersety 24-25. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. No, jeśli by ktoś nie wiedział, Paweł odwołuje się czasem do takich sportowych porównań. I wieńce, które się wtedy zdobywało na przykład w tamtych czasach na olimpiadach czy na innych arenach, to jest właśnie nagroda za wygraną walkę. Czasem ten wieniec określamy mianem korony. Natomiast jest to to samo. Stefanos to jest zarówno wieniec, jak i korona. Przy czym Stefanos to jest taka korona, taki wieniec, który jest otrzymany. On się różni od korony, która jest przynależna komuś. To jest zasadnicza różnica. 2 Tesaloniczan. To będzie 2 rozdział. 1 werset zdaje się. Źle, coś źle. Coś chyba źle powiedziałem. Nie, tam tego nie ma. W 2 Tesaloniczan. Ale. I co. Zostawmy to w takim razie. 2 Tymoteusz 4:7-8. Drugi Tymoteusz 4:7-8. Albowiem ja niebawem, nie, później, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli tak jak mówiłem, dla miłujących przyjście, miłujący przyjście będą gotowi. Jeżeli mają być gotowi, to będą budowali na tym, co trzeba i to, co trzeba. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że oni unikną tego, co ma nadejść i staną przed Synem Człowieczym. I to będą ci słudzy, którzy po dostaniu talentów będą mogli coś pokazać w ogóle. A nie ci, którzy schowali te talenty gdzieś tam i chcieli przeczekać. A więc wieniec, który Pan da w owym dniu wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. List Jakuba i tutaj mamy 1:12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Teraz objawienie, 2 rozdział, 10 werset. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To jest też nagroda. Za co? Za wierność. I tutaj z kolei wyraźnie jest napisane, że
aby tą koronę otrzymać, trzeba również przejść próbę wierności. Więc chrześcijaństwo nie polega na tym, że się nie ma problemów, tylko czasami przechodzi się taką próbę wierności. I oczywiście Bóg wie, kiedy taką próbę dla nas, nam, że tak powiem, zorganizować. Wie, kiedy będziemy na to gotowi. Nigdy, tak jak pisze apostoł Paweł, nie będą rzeczy, które będą, pokusy nie będą większe, bo niż potrafimy znieść. To mamy obiecane. Dlatego, że Bóg zawsze daje wyjście, abyśmy znieść mogli. Natomiast będą testy, będą próby. I mąż, który przetrwa próbę, jest błogosławiony i otrzymuje koronę żywota. A w tych próbach musi się testować przecież co? Nasza wiara. Jeszcze pierwszy list Piotra. Otwórzmy. Pierwszy list Piotra. I to będzie 5 rozdział. Wersety 2-4. To jest napisane do starszych zboru. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czyli osobna nagroda, osobna korona dla tych, którzy są starszymi i którzy są pasterzami i otrzymują tą koronę od arcypasterza po tym, jak on się nam objawi. Jest taki fragment o sługach. To jest Ewangelia Łukasza. Myśmy kilkakrotnie już o tym wspominali. 19 rozdział. 19 rozdział, wersety 11-27. Bardzo znany fragment, bo to jest podobieństwo o 10 minach, które prawdopodobnie znacie, więc może nie będę czytał w całości. Natomiast jest tutaj kilka bardzo takich znamiennych fragmentów. Otóż król, nawet można to przeczytać od 11 wersetu, żeby było dokładnie wiadomo, o co chodzi. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. To jest ważna rzecz. Byli blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że ma się objawić Królestwo Boże. Co to znaczy? Znaczy, co oni mniemali? Oni mniemali, że on, jak już wejdzie do Jerozolimy, to po prostu zacznie się era mesjańska, czyli tysiącletnie królestwo, po naszemu, jak to się mówi. Dlatego jest taki wstęp. Z tego powodu, że oni tak myśleli, to Pan Jezus mówi im tą przypowieść, to podobieństwo. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć panowanie i wrócić. To jest też bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach istniała taka zasada, że jeżeli ktoś miał obejmować panowanie na jakimś skrawku imperium, to on musiał pojechać do centrali, czyli do imperatora. Tam zostało mu przyznane panowanie, a następnie wraca do tego miejsca, gdzie ma panować. Oni to wiedzieli, my niekoniecznie, ale taka była wtedy zasada. Więc Pan Jezus im zapowiada co? Że on musi pójść do Ojca, musi tam zostać uwielbiony, zostanie mu nadana wszelka moc na niebie i na ziemi, a dopiero potem on wróci i obejmie panowanie. Dlatego on mówi o jednym i o drugim. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zobaczcie, od momentu, kiedy pojechał,
Do momentu, kiedy wrócił, upłynął pewien czas. To nie było tak, że on pojechał i zaraz wrócił. Czyli Jezus już im pokazuje, że od momentu, kiedy on wstąpi do Ojca, do momentu, kiedy będzie rozliczał, upłynie pewien czas. I to będzie czas, który trzeba poświęcić na co? Na to, żeby talentami obracać. Na to, żeby dzieła dobre wykonywać, które zostaną kiedyś ocenione. Zjawił się więc pierwszy sługa i rzekł: Panie, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Też jest ciekawa rzecz. Dlaczego akurat miasta? To się bardzo dobrze harmonizuje z tym, że ci, którzy otrzymają nagrodę podczas Trybunału Chrystusowego, otrzymują władzę w tysiącletnim, czyli w tysiącletnim królestwie, czyli w erze mesjańskiej, i może to być władza nad konkretnymi miastami. W tym momencie wszystko się zgadza. Resztę znacie, dlatego że znowu następny też otrzymał władzę nad 5 miastami, a więc to, co zrobili i to, co dostali, to jest pewna proporcja. No i ten, który nic nie zrobił, to on w ogóle zostanie wyrzucony. Natomiast, co jest ważne tutaj? Właśnie ta harmonia. To, że będzie przełożenie z tego, co robimy, z tego, jak żyjemy, z tego, jakie dzieło wykonujemy, będzie przełożenie na to, co będziemy robić w tysiącletnim królestwie. To jest ważne. Jest to ilustracja pewnej ważnej zasady. Tyle, jeśli chodzi o sąd przed Trybunałem Chrystusowym. Potem, jak będzie sąd, czyli nastąpi coś takiego, co jest właśnie rodzajem oczyszczenia, nastąpią zaślubiny baranka. Objawienie, gdybyśmy przeczytali 19 rozdział, wersety 6-8. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że ten hebrajski zwyczaj zaślubin mówił o tym, że przed zaślubinami oblubienica dokonywała rytualnego obmycia. Jeżeli oblubienica się przygotowuje, to po przygotowaniu do zaślubin jej to, co dostaje, ten bisior biały, to oznacza już wyłącznie sprawiedliwe uczynki świętych. Czyli wszystko, co było niesprawiedliwe, to wszystko zostało spalone, to wszystko zostało odłączone. Dlatego właśnie Pan Paweł pisze, że musimy stanąć przed Panem i zdać sprawę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Tych złych już nie będzie. Po tym, jak ten sąd, ta ocena nastąpi, zostanie tylko to, co jest sprawiedliwymi uczynkami świętych. I w takim przyodzianiu oblubienica udaje się na zaślubiny. Czyli tak, zaślubiny następują po oczyszczeniu przed Trybunałem Chrystusowym. Oblubienica zostaje odziana w sprawiedliwe uczynki świętych. Reszta spłonęła na sądzie podczas Trybunału Chrystusowego. Kolejność wydarzeń, to znaczy pochwycenie, sąd przed Trybunałem, zaślubiny i powtórne przyjście, to pokazuje wszystko, że pochwycenie i powtórne przyjście nie są jednym i tym samym wydarzeniem. Dlatego, że pomiędzy jednym a drugim muszą się odbyć jeszcze określone rzeczy. Określony sąd, określone zaślubiny,
To wszystko się musi dziać w określonym czasie. Zaślubiny odbywają się w niebie i to jest napisane tutaj takim pięknym psalmem, który mówi o tych zaślubinach. Jest psalm 45. Tam możecie sobie przeczytać wersety 7 do 18 o tym, jak oblubieniec i oblubienica są zaślubiani. Może nie będę tego teraz czytał, ale to jest psalm 45, wersety 7 do 18. Teraz co się dzieje potem? Co się dzieje po zaślubinach? Zaślubiny są bardzo krótko opisane. Psalm ewentualnie może nam dać jakieś wrażenie tego, co się tam może dziać, ale to jest, tak jak mówię, tylko pewne wrażenie, dlatego że sprawy dotyczące nieba i sprawy dotyczące piekła to są rzeczy, które są, że tak powiem, powyżej naszych możliwości wyobrażenia. Także pewne przybliżenia nam stosuje Słowo Boże, ale i tak do końca tego nie będziemy w stanie sobie wyobrazić. Także musi nam wystarczyć to, co jest napisane, a na temat zaślubin jest napisane niewiele. Co się dzieje potem? Jeżeli czytamy objawienie w sposób, że tak powiem, normalny, czyli od początku do końca, bez wdawania się w niepotrzebne spekulacje, jeżeli czytamy to wszystko po kolei, to wtedy widać wyraźnie, że po zaślubinach, które odbywają się w niebie, Lew Judy, czyli Słowo Boże, czyli oblubieniec, czyli wierny i prawdziwy, czyli Pan Jezus, zstępuje razem z Kościołem na ziemię, w chwale. I to jest 19 rozdział objawienia, wersety 11 do 16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Pan Jezus wstępuje na ziemię i wstępuje razem z wojskami niebieskimi. W jednych miejscach jest napisane, że przychodzi z aniołami. W innych miejscach jest napisane, że przychodzi ze świętymi, a tu jest napisane, że te wojska są obleczone w czysty, biały bisior. I ten czysty, biały bisior to jest dosłownie i dokładnie to samo, co jest napisane wcześniej w wersecie 8, że oblubienicy dano przyoblec się w czysty, lśniący bisior. To jest ten sam. I to jest właściwie jedyne miejsce, które odpowiada temu bisiorowi, w który ubrane są wojska. Dlatego należałoby potraktować to wszystko komplementarnie, to znaczy uzupełniająco, że Pan Jezus przychodzi z aniołami, ale przychodzi również z wojskami i przychodzi również ze świętymi, którymi są zbawieni, czyli oblubienica. Dalej, w następnych wersetach objawienia czytamy o rzeczach krwawych. I jesteśmy tak jakoś przyzwyczajeni do Pana Jezusa, który taki łagodny był, chodził tutaj po ziemi, absolutnie krzywdy nikomu nie zrobił. Powiedział, że nie przyszedł, żeby sądzić, tylko przyszedł, żeby zbawić, prawda? Ale będzie taki moment, kiedy on przyjdzie, żeby sądzić. To już nie będzie w taki sam sposób. I obraz, który tutaj jest przedstawiony, jest inny. To już nie jest baranek, to już jest lew.
To już nie jest ten, który oddał swoje życie po to, żeby wylać krew. To jest ten, który będzie teraz walczył za swoich, czyli za Izraela. I tych, którzy się nawrócą w trakcie tak zwanego wielkiego ucisku. Jeżeli przeczytamy dalej, wersety od 17 do 18, może być nawet do 21. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc: wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Znowu jest to oczywiście pewien obraz, ale on coś konkretnego bardzo sugeruje. Sugeruje co? Że będzie wojna, że będzie to krwawa wojna, że wystąpi ten, o którym Biblia mówi, że jest synem zatracenia, i ten, o którym w objawieniu czytamy, że zwiedzie całą ziemię i że poda się za Mesjasza, a tak naprawdę będzie jego podróbką. Usiądzie w świątyni, w miejscu najświętszym, poda się za Boga. I w pewnym momencie, ponieważ to wszystko się będzie działo ze względu na to, że jest to Boży plan, dano mu paszczę mówiącą bluźnierstwa, dano mu pewien czas, dano mu, wszystko mu dano. To jest wszystko pod Bożą kontrolą. W pewnym momencie tenże człowiek, czyli Antychryst, zaczyna gnębić Izraela. Druga połowa, czyli drugie 3,5 roku tak zwanego siedmioletniego okresu wielkiego ucisku, to jest już ucisk Izraela. To jest tak zwany czas utrapienia Jakuba. Jak będziecie chcieli, możemy sobie później zajrzeć do 12 rozdziału objawienia. Tam jest napisane, co się będzie działo z Izraelem. Natomiast ten moment, ten czas będzie dla Izraela tak wielkim uciskiem, że 2/3 zginą, 1/3 zostanie. I tam jest napisane, że Bóg będzie ich wszystkich czyścił. Synów Lewiego będzie czyścił, jak ługiem. I Pan Jezus coś takiego bardzo znamiennego powiedział, że On nie przyjdzie, dopóki nie powiedzą: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I właśnie wtedy, kiedy będzie najgorszy ucisk, kiedy będzie najgorszy czas i kiedy ta bitwa pod Armagedonem będzie się zbliżać, Jerozolima będzie już oblężona, wielu ludzi zginie, wtedy nadejdzie taki moment, kiedy Izrael się nawróci, ponieważ Bóg wyleje na nich ducha łaski i upamiętania. To jest 13 rozdział Zachariasza i wcześniej rozdział 12. Wtedy zobaczą tego, którego przebodli, a ten, którego przebodli, to jest Jahwe, o którym mowa jest właśnie w 12 rozdziale Zachariasza. Tam jest napisane: mnie zobaczą, Jahwe, którego przebodli. Dokładnie, jeśli zajrzeć sobie na cały fragment, to jeszcze można to przeanalizować, ale jest tam dokładnie napisane, że to jest Jahwe, którego przebodli. I będą biadać i płakać, jak się płacze nad jedynakiem, bo zrozumieją, co zrobili. I wtedy powiedzą: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I wtedy Pan uratuje Izraela. I to na planie zbawienia jest odpowiednik Jom Kippur, czyli dnia sądu. Weźmy Zachariasza. Księga Zachariasza, 14 rozdział. Tu jest mowa o... To jest 12, 13, 14. Bardzo dużo Zachariasz pisze na ten temat. I przeczytajmy sobie 14 rozdział.
pierwsze 5 wersetów. XIV rozdział Zachariasza, pierwsze 5 wersetów. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla Judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I to będzie moment, w którym Antychryst zostanie pobity mieczem wychodzącym z ust Pana Jezusa. Pamiętajcie, że to wszystko są obrazy. Pamiętajcie, że to są wszystko obrazy. Mieczem jest Słowo Boże, na przykład, prawda? Więc tutaj nie ma sensu sobie wyobrażać rzeczy, które nie mają sensu właśnie, prawda? Jeżeli coś czytane literalnie nie ma sensu, to trzeba po prostu szukać innego znaczenia. Jeżeli ma sens, to trzeba to zostawić. Złota zasada interpretacji. W każdym razie Antychryst zostanie pokonany, pobity, wrzucony do piekła żywcem, tak? Tak jak było w objawieniu w 19 rozdziale. Czyli koniec bitwy pod Armagedonem. Tam będzie wiele trupów, tu jest wyraźnie napisane, że będzie to bitwa, w której zginie wiele, wiele osób. I teraz mamy taką sytuację. Przyszedł Pan Jezus z Kościołem. Chwale. Jeszcze nie rozpoczęło się tysiącletnie królestwo, czyli jeszcze nie rozpoczęła się era mesjańska. I Biblia mówi o czymś takim, jak jakaś taka przerwa między jednym a drugim. To znaczy, że Pan Jezus po przyjściu i po zwycięstwie w bitwie pod Armagedonem nie wprowadza od razu tysiącletniego królestwa. Jest coś takiego jak przerwa i ta przerwa liczy dokładnie 75 dni, podczas których różne rzeczy muszą się wydarzyć. Może tak zróbmy, bo to już będzie potrzebne teraz. Dobrze. Dobrze. Popatrzcie, ile rzeczy się musi stać w czasie tej przerwy 75-dniowej. Skąd ona się w ogóle bierze? Tu musimy przeczytać Księgę Daniela, końcówkę, czyli 12 rozdział, wersety od 1 do 13. Czytam. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie lud Twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto dożyje do 1335 dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu ukresu dni. Tutaj mamy kilka takich czasowych ram, ale od początku tego rozdziału przeczytajmy. W wersecie pierwszym jest napisane, że wielki ucisk i wybawienie ludu Daniela, bo to jest twój lud, prawda? Kto był ludem Daniela? Izrael. Trwać będzie czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. Czyli nasze 3,5 roku. Tak są pokazywane te fragmenty w objawieniu. One są przeliczane na dni, są przeliczane na miesiące. I to jest albo 1260 dni, albo 42 miesiące. Czas, czasy i pół czasu, to znaczy rok, drugi rok, rok, dwa lata i pół roku dokładnie. Czyli 3,5 roku w sumie. Identyczne określenie było użyte właśnie w objawieniu 12:14. Tam jest druga połowa wielkiego ucisku, kiedy to diabeł kieruje swoje prześladowanie głównie na naród izraelski, czyli czas, czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku. Drugie 3,5 roku tak zwanego wielkiego ucisku. I tam jest mowa w 12 rozdziale o niewieście, która była ścigana przez smoka. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeżeli chcecie, możemy później do tego wrócić. W 7 wersecie jest napisane, że będzie to trwało 3,5 roku, natomiast gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy to wszystko się spełni. Nie jest napisane co. Bardzo możliwe, że chodzi o świątynię, która ma być doszczętnie zniszczona w Jerozolimie. To nie jest pewne, ale to jest prawdopodobne. Ohyda, czyli obrzydliwość spustoszenia, będzie mogła pozostać jeszcze 30 dni i to będzie razem 1290, a potem świątynia zostanie zniszczona wraz z obrzydliwością. Natomiast błogosławiony, kto wytrwa i dożyje 1335 dni, czyli kolejne 45. Mamy razem 30 i 45, to jest 75. Jeżeli ktoś dożyje 1335 dni, to znaczy, że nie zginie wcześniej, to znaczy, że nie zostanie zabity ani w wojnie, ani przez Antychrysta, ani przez Jezusa, który przyjdzie i również w tej bitwie będzie zabijał, bo tak jest tam napisane. Czyli jeżeli ktoś przeżyje to wszystko, to on jest błogosławiony, bo dożyje do czasu, kiedy będzie sąd nad narodami, przeżyje to ten sąd i wejdzie do tysiącletniego królestwa. Dlatego jest błogosławiony. Co się będzie musiało dziać? I
pierwsza sprawa, dlaczego 30 dni? Skąd się te 30 dni bierze? Bo tam jest do 1290, prawda? Czyli mamy 1260 i jeszcze 30 do 1290. Skąd to się może brać? Otóż czytamy, że u Zachariasza, że Izrael będzie opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, tego, który został przebity, w momencie, kiedy zdadzą sobie sprawę, kogo tak naprawdę przebili. Jest kilka fragmentów, które pokazują, biblijnych, że opłakiwanie i biadanie trwało po 30 dni. Na przykład jest taki fragment z w czwartej Mojżeszowej, kiedy opłakiwano Mojżesza, czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział, albo 30. Trzydziesty pewnie. Nie, też źle. Nie, czwarta Mojżeszowa 20-29. Zobaczmy, co tu jest. Nie. To nie o to chodziło. Piąta Mojżeszowa 34:8. Piąta Mojżeszowa 34:8. Tak. I opłakiwali Mojżesza synowie izraelscy na stepach moabskich przez 30 dni. Potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Teraz jeszcze Daniel 10 rozdział. Dwa, trzy. W owym czasie ja, Daniel, byłem w czasie żałoby przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina, nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Mamy w jednym przypadku 3 tygodnie, w drugim przypadku mamy miesiąc. Jest prawdopodobne, że ta żałoba po prostu będzie trwała 30 dni. No i teraz zostaje nam te 45 dni. Tu się muszą się wydarzyć różne rzeczy. Po pierwsze, świątynia razem z ohydą spustoszenia prawdopodobnie zostanie zniszczona. To są te wersety 7 i 11 z Daniela 12. Po drugie, po zwycięstwie pod Armagedonem następuje zagłada wrogów. I tak tam jest napisane, to jest bodajże werset 21, czyli Objawienie 19:21. Tu jest napisane, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Objawienie 19:20 mówi coś takiego. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Żywcem. Zwierzę to jest antychryst. Jeżeli on został wrzucony żywcem do jeziora gorącego siarką, to mamy pewien problem, dlatego że w 2 Tesaloniczan 2:8 jest napisane, że zwierzę zostanie zabite. To jest 2 Tesaloniczan 2:8. W czasie bitwy pod Armagedonem. Drugi Tesaloniczan
2:8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Wtedy, to znaczy kiedy? Wtedy, kiedy będzie wojna i bitwa pod Armagedonem. Jeżeli Antychryst ma być zabity mieczem ust Pana Jezusa, a następnie ma być żywcem wrzucony do jeziora ognistego, no właściwie jedynym logicznym wnioskiem byłoby to, że Antychryst zmartwychwstanie, a potem zostanie żywcem wrzucony do jeziora ognistego. Ja się przy tym nie będę upierał. Tak mi wygląda z tego, co jest napisane i z kolejności. Jeżeli ktoś ma jakiś lepszy pomysł, żeby jedno z drugim pogodzić, to ja się bardzo chętnie, posłucham. Następnie mamy co? Mamy Antychrysta i fałszywego proroka wrzuconych żywcem do jeziora ognistego. No i szatan zostaje związany na 1000 lat w otchłani. To mamy objawienie 20 rozdział już. Objawienie rozdział 20, wersety 1 do 3. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Co się dalej dzieje? W ciągu tych 75 dni musi się odbyć sąd nad narodami, o którym mówiliśmy, a który jest opisany w 25 rozdziale Mateusza i na przykład w 3 rozdziale księgi Joela. I o tym mówiliśmy wcześniej, więc tego nie będę powtarzał. Podstawą tego sądu będzie stosunek do ludzi narodowości żydowskiej w trakcie wielkiego ucisku. Też mówiliśmy o tym tydzień temu. Następnie nastąpi zmartwychwstanie świętych Starego Przymierza. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Danielu jest napisane, że wtedy zmartwychwstaną w okolicy tego ucisku. Pod koniec, 12 rozdział Daniela, pierwsze 2 wersety. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędowników synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W tymto czasie wybawiony będzie lud Twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. To jest cały czas mowa o ludzie Daniela, czyli o Izraelu. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wtedy, czyli wtedy będzie miało miejsce jakieś zmartwychwstanie. Wierzący zmartwychwstaną wcześniej. I wielki ucisk nie będzie ich dotyczył, bo będą w niebie. Natomiast po wielkim ucisku na ziemi zmartwychwstaną święci Starego Przymierza. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, którzy mają wejść do 1000-letniego królestwa w ciałach uwielbionych, muszą zmartwychwstać, zanim 1000-letnie królestwo zostanie zainaugurowane. Zmartwychwstali już wierzący w Chrystusa, czyli Kościół. Wcześniej było pochwycenie Kościoła. Teraz zmartwychwstają święci Starego Przymierza, a następnie muszą zmartwychwstać jeszcze ci, którzy zginęli dla Jezusa w czasie wielkiego ucisku. Oni też zmartwychwstaną. I to też jest napisane. To jest w objawieniu w 20 rozdziale. Werset 4. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże,
oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Duszę widziałem, prawda? Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Jeśli to były dusze, oni ożyli, a następnie panowali, to znaczy, że w tym momencie nastąpiło ich zmartwychwstanie. I to jest właściwie po kolei, jedno po drugim logiczne. Dlatego, że rozmawialiśmy tydzień temu na temat tego, co to jest lud Boży, prawda? Cały lud Boży musi zmartwychwstać, żeby wraz z Chrystusem panować w erze mesjańskiej. A każdy w swoim porządku, jak pisze Paweł. Jest pewien porządek zmartwychwstania ludu Bożego. Pierwszy jest Chrystus, potem ci, którzy będą w czasie Jego przyjścia, a potem będzie koniec. I Paweł nie rozwodzi się nad tym, jak to będzie z tym przyjściem, dwuetapowe, jednoetapowe, w czasie Jego przyjścia. W czasie Jego przyjścia zmartwychwstanie Kościół, bo przyjdzie po Kościół. W czasie Jego przyjścia zmartwychwstaną inni, bo to będzie Jego przyjście na ziemię. W każdym razie wszyscy muszą zmartwychwstać. Dlatego to musi się odbyć właśnie w tym 75-dniowym okresie, po to, żeby wszyscy oni mogli wziąć udział w uczcie weselnej baranka. Dlatego, że najprawdopodobniej uczta weselna baranka odbędzie się na ziemi. Gdybyśmy przeczytali sobie dwie rzeczy. To będzie objawienie, 19 rozdział. O, 9 werset. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Ucztę. Teraz ta uczta, jeżeli czytamy Izajasza, 25 werset, rozdział. Izajasz 25. Weselna uczta to nie jest to samo, co zaślubiny. Bo zaślubiny najpierw się odbywają, a weselna uczta się odbywa zawsze potem, prawda? 25 rozdział Izajasza. Wersety 6-8. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan to powiedział. Czyli uczta będzie wyprawiona na tej górze, czyli na górze Syjon. Zauważcie taką rzecz, którą Pan Jezus mówi, że przyjdą ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Prawda? Przyjdą ze wschodu i z zachodu. Wy nie chcieliście przyjść, mówi do tych, którzy ich odrzucili, a byli w pierwszym rzędzie zaproszeni, czyli faryzeusze, ci, którzy mieli czekać. Ponieważ wy odrzuciliście, wobec tego przyjdą ze wschodu i z zachodu wszyscy, czyli cały lud Boży, i zasiądą do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. No i to będzie ten moment. Przy uczcie weselnej baranka. Kiedy cały lud Boży zmartwychwstały, będzie razem, czyli Kościół, razem ze tak zwanymi świętymi Starego Testamentu i razem z tymi, którzy będą męczennikami wielkiego ucisku. Jest taki jeszcze jeden ciekawy szczegół, dlatego że Jan Chrzciciel nie zaliczył siebie do Kościoła. Pamiętacie to?
Jezus, Jan Chrzciciel co powiedział? Że jest przyjacielem oblubieńca. Tak? I rzeczywiście tak było w tej tradycji, że na wesele czy na ucztę weselną baranka byli zapraszani przyjaciele oblubieńca. Jan Chrzciciel zginął, zanim jeszcze Pan Jezus umarł, zanim zmartwychwstał, zanim przyszła Pięćdziesiątnica. I mówi się, że to był ostatni prorok Starego Testamentu, prawda? I to, że on mówił o sobie, że widzi oblubieńca i raduje się, dlatego że oblubieniec i oblubieniec ma oblubienicę, prawda? A on jest przyjacielem oblubieńca. To jest bodajże, i to jest dla niego powód do radości. To jest chyba drugi rozdział Jana. Drugi rozdział Ewangelii Jana. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, werset 29. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Jako przyjaciel oblubieńca. I teraz mamy taką sytuację, że przyjaciele oblubieńca zmartwychwstają po to, żeby wziąć udział w uczcie weselnej baranka. Ale przyjaciele oblubieńca nie należą do oblubienicy, ponieważ oblubienica to jest oblubienica baranka. Oni nie są Kościołem. Natomiast należą do ludu Bożego. To są dwie osobne sprawy. Czy to jest jasne? Tego, co jest napisane w Starym Testamencie, kiedy Pan Jezus też mówi o właśnie o Izraelu, o małżonkach. Często jest takie porównanie, że on właśnie wybrał i też nawet już nie nazywa jej oblubienicy, no, kwestia już pieśni nad pieśniami i tak dalej, czyli pewnych elementów, gdzie Izrael jest nazwany właśnie oblubienicą, małżonką. Owszem. Oblubienica, ale myślę, że chyba jest, nie pamiętam. Owszem, to jest prawda, z tym, że stare przymierze zostało zerwane. Dlatego zostało wprowadzone nowe. I wprawdzie Bóg zawsze czekał i czeka nadal. Ale jest napisane w Jeremiaszu wyraźnie, a potem powtórzone w liście do Hebrajczyków, że przymierze, które ja z nimi zawarłem, nawet jeżeli to czytamy bodajże w Biblii Gdańskiej, to Jeremiasz 34 czy 31. Ja przeczytam może werset 31 i 32. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. W Biblii Gdańskiej jest napisane, chociaż ja byłem ich mężem. To prawda, dlatego że przymierze stare było rodzajem takiego podobnego przymierza, tylko że to przymierze zostało zerwane. Gdyby nie zostało zerwane, to nie byłoby potrzeby nowego przymierza. I teraz nowe przymierze to jest zawarte z grupą ludzi, która dopiero została stworzona. Bo Pan Jezus mówi tak, że ja zbuduję Kościół mój, prawda? Czyli On będzie budował od podstaw. On będzie budował od fundamentu. Jest napisane, że stworzył z dwóch jednego nowego człowieka. Czyli to jest coś, co jest stworzone. To jest byt, którego wcześniej nie było. W związku z tym ci, którzy do oblubienicy baranka zechcieli wejść przez wiarę, to oni zostali stworzeni na nowo, bo byli na nowo narodzeni. I z Żydów, i z pogan. Ale to już była nowa jakość, która musiała dopiero zostać stworzona. A wcześniej ta relacja małżeńska, która istniała między Bogiem a Izraelem,
została przez Izrael zerwana. Jednostronnie. W związku z tym oni przymierze zerwali. I trzeba było nowe przymierze w tym momencie wprowadzić kiedyś tam. Taka jest różnica między jednym a drugim. Dobrze, to jest z mojej strony, to jest już wszystko. Mamy sytuację i doprowadzamy do takiej sytuacji w tej chwili nasze nauczanie, którą podejmiemy to wszystko za tydzień. Ja to powtórzę w bardzo wielkim skrócie. Kończy się wielki ucisk. To wszystko, co się działo za czasów Antychrysta, czyli ohyda spustoszenia, cierpienia Izraela, ten wielki ucisk, to się wszystko kończy Armagedonem. Następuje wrzucenie żywcem Antychrysta i fałszywego proroka do jeziora ognistego. Być może wcześniej musiało nastąpić zmartwychwstanie, skoro byli zabici, więc to jest teoria. Następuje związanie szatana i wrzucenie go do otchłani na 1000 lat. Następuje sąd Mesjasza nad narodami, w czasie którego owce i kozły są stawiane po obydwu stronach i w czasie którego następuje oddzielenie ludzi, którzy zaludnią erę mesjańską, czyli 1000-letnie królestwo. Natomiast ci, którzy nie zaludnią, z tego, co napisane jest w Objawieniu 19:21, zostaną pobici mieczem i pójdą na potępienie. Następuje zmartwychwstanie świętych Starego Przymierza, następuje zmartwychwstanie świętych Wielkiego Ucisku i w ten sposób kończy się zmartwychwstanie, tak zwane pierwsze zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie jako coś, co było w etapach, każdy w swoim porządku. W ten sposób mamy już wszystkich, którzy zmartwychwstaną i wejdą do 1000-letniego królestwa w ciałach uwielbionych, będą tam rządzić razem z Panem Jezusem. I mamy tych, którzy jako owce zostaną wprowadzeni do królestwa Ojca, które zostało obiecane od początku, od założenia świata. I tam to królestwo 1000-letnie zaludnią. W czasie ery mesjańskiej, czyli 1000-letniego królestwa, szatan będzie wrzucony do otchłani na 1000 lat. W związku z tym to, co się będzie działo w erze mesjańskiej, będzie miało możliwość się wypełnić. To znaczy będzie to era pokoju i wypełni się to, o czym będziemy mówić za tydzień z pism prorockich, a co pamiętacie, przekują miecze na lemiesze i tak dalej, i tak dalej. Będą dłużej żyć, będzie to taki czas, jaki obiecywali prorocy. Będzie to wywyższenie Izraela, będzie wywyższenie tych, którzy razem z Chrystusem będą rządzić i będzie wiele innych ciekawych rzeczy, o których porozmawiamy sobie prawdopodobnie już nie w ciągu jednego spotkania, bo na to jedno nie wystarczy, ale ze 2 albo 3 nam na to zejdzie. Na dzisiaj to już kończę. Jeśli ktoś by chciał coś powiedzieć, zapytać, to proszę bardzo.